Heja, oglądałeś może ostatnio jakiś horror? Pamiętasz tych wszystkich ludzi, którzy nocą boją się iść do toalety? W sumie to dosyć zabawne, nie? Boją się ciemności. Przecież korytarz między twoim pokojem a łazienką nie różni się niczym, oprócz tego, że jest w nim ciemno. Ty nie masz takiego problemu. Żaden głupi horror nie będzie mówił ci, co możesz robić, a czego nie. Godziny nocne. Grubo po północy. Wstajesz z łóżka i stawiasz pierwsze kroki w ciemności. Za drzwiami twojego pokoju nie widać prawie nic. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Dostrzegasz odkryte z cienia kontury ścian, drzwi i mebli. Lecz między nimi jedynie pustka. Wygląda to dokładnie jak korytarz z tego horroru. Nie boisz się jednak. To tylko ciemno. Przecież nie może tu być nic złego. Wychodząc jednak, wpadasz na coś. Cholera, kto to tu postawił? Pytasz się w myślach, orientując się jednak, że to, z czym się zderzyłeś, było kościstym ramieniem. Wodząc po tym dłonią, czujesz materiał jakby brudnej, zalepionej czymś sukni. Co jest do cholery? Twoja siostra lub mama też poszły do łazienki? Pytasz sam siebie, gdy przerażony odkrywasz swęgloną skórę na dłoni tego czegoś. Twoja siostra i mama nie mają zwęglonej skóry. Zwłaszcza, że wczorajszego dnia wyjechały i w domu prócz ciebie nie ma nikogo. Odwracasz powoli głowę. W tym samym czasie to coś odwraca swoją.